Państwa, spotykamy na billboardzie za 10 tysięcy czy 20 tysięcy złotych Włodzimierza Kusaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Białystok, który ze stanowiska radnego wybiera się na stanowisko europosła. Stanowisko radnego w Radzie Miejskiej Białystok to jest 3000-4000 zasadniczej pensji. Stanowisko europosła dla przedstawiciela z Polski to jest 10 tysięcy euro zasadniczej pensji. Ten pan wybiera się z Białegostoku na europosła, z nowoczesnego Białegostoku i z bezpiecznego Białegostoku. Białystok jest taki bezpieczny, że w kadencji Rady Miejskiej, kiedy ten pan w 2008 roku był i nadal jest przewodniczącym Rady Miejskiej, białostoczanie stracili w centrum miasta pracę na rynku Jorwiecka. Białystok wcale nie był bezpieczny, ponieważ ten pan i prezydent naszego miasta, Tadeusz Truskolaski, załatwili likwidację rynku w Białymstoku i około 2000 ludzi straciło pracę. Więc jak miasto może być bezpieczne, czyli Białystok, skoro w tym mieście ludzie, zwykli ludzie, którzy pracują w mieście, na rynku, na bazarze, tracą dzięki Platformie Obywatelskiej i tym panom po prostu pracę. Moim zdaniem to jest zjawisko w XXI wieku, które można nazwać terroryzmem gospodarczym. I teraz ci Polacy, ci białostoczanie, którzy dzięki tym ludziom stracili pracę, to pojadą do Brukseli po co? Na budowy, na zmywaki, tak? Sprzątać ulice, opiekować się osobami starszymi, czyli podcierać coś tam, tak? A on wybiera się na europosła. Będzie sobie siedział za 10 tysięcy euro i miał jeszcze dietę. W Białymstoku takie numery, jak oni tutaj wyprawiają, ta straż miejska, która łapie ulicznych handlarzy, zabrania handlu ulicznego, likwidacja bazarów, likwidacja rynków i nowoczesny Białystok, miasto, które nie ma już przedsiębiorstw przemysłowych, bezrobocie totalne, nie jest żadnym nowoczesnym Białymstokiem. Tu po prostu są tylko bloki, ulice zbudowane za długi w banku i czekamy teraz na komornika, kiedy się pojawi. Na razie to sprzedadzą tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które zaopatrza bloki w Białymstoku w ciepłą wodę, a później sprzedadzą wodociągi białostockie. I wtedy już komornik w Białymstoku nie będzie za bardzo miał co brać. To wszystkie urzędy chyba posprzedadzą i będą urzędować pod gołym niebem. Proszę Państwa, nie wierzcie w tą propagandę. Głosujcie na ludzi, których jeszcze nie było. Których jeszcze nie było ani w radach miejskich, ani gminnych, ani w tych partiach. Tych partii w ogóle nie popierajcie, dlatego że te partie już rządzą przez Polską sporo czasu i im dłużej rządzą, tym ten układ się utrwala, korupcyjny, a efektów nie widać. Mamy kolosalne bezrobocie, młode pokolenie jest bez szans i zamiast przeznaczyć te pieniądze z dróg, które są obciążone dotacjami unijnymi, które są pułapką zadłużeniową, zamiast pieniądze państwowe, które idą na te billboardy, na tą kampanię, zainwestować w zakłady pracy dla ludzi, żeby mieli podatki, żeby miał kto w tym kraju płacić podatki na te wygłupy polityków, na ten cyrk na czterech nogach, to nie popełniajcie tego błędu, bo nie zapłacicie podstawowych rachunków.